Wideomat z funkcją e-kasjera to nasze innowacyjne rozwiązanie, to nasz innowacyjny pomysł, który zrodził się z szerokiego wachlarza naszych badań, tak, marketingowych, jak również handlowych, z których jednoznacznie wynika, że jest dosyć duża nisza na rynku naszych klientów, którzy zgłaszają zapotrzebowanie zakupu biletów przy pomocy żywej osoby. Dotychczas pasażer werbalizował to w taki sposób, że chciałby kupować bilet w kasie biletowej. Kas biletowych nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej jest stosunkowo niewiele ze względu na ich wysoką kosztochłonność. Dlatego pomyśleliśmy, że jeżeli połączymy funkcję tradycyjnego biletomatu z funkcją kasy biletowej, tak, to powstanie urządzenie, tak, które będzie dawało funkcjonalność właśnie tradycyjnej kasy biletowej. Tak narodził się pomysł wideomatu z funkcją e-kasjera i mamy nadzieję, że nasi pasażerowie chętnie będą właśnie z tej formy zakupu biletu korzystać. W momencie, kiedy klient samodzielnie będzie chciał dokonywać zakupu, może tego dokonać samodzielnie jak w tradycyjnym biletomacie. Jeśli natomiast klient będzie chciał dokonać zakupu przy pomocy e-kasjera, czyli żywej osoby, wystarczy, że przyciśnie przycisk na ekranie czy też na obudowie wideomatu, łączy się z naszym call center, łączy się z e-kasjerem, który przeprowadzi go przez cały proces zakupu. Wystarczy, że klient następnie przyłoży kartę płatniczą do odpowiedniego czytnika i drukarka drukuje bilet i można już dalej iść na peron. Mówimy tutaj o projekcie pilotażowym, który będzie realizowany na 10 dworcach i stacjach kolejowych w całej Polsce. E-kasjer będzie dostępny od godziny 6 do 22, czyli aż 16 godzin w dobie przez 7 dni w tygodniu. A z drugiej strony, jeśli pilotaż się rozwinie i uruchomimy w drugim etapie znaczącą, większą ilość tych urządzeń, to one staną na mniejszych stacjach przede wszystkim w Polsce, gdzie dzisiaj klient nie może zakupić biletu w kasie, ponieważ tam jej nie ma. Tak? I to myślę, że jest dodatkowy właśnie atut tego urządzenia.